Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych, odwiedził Suwałki. Podczas środowej wizyty spotkał się z prezydentem miasta i przewodniczącym rady, którzy według złożonego oświadczenia docenili wizytę, szczególnie z uwagi na deklarowane gwarancje bezpieczeństwa, których fundament stanowi widoczna obecność i doskonała współpraca oddziałów NATO i wojsk amerykańskich. Funkcjonujemy w tym newralgicznym miejscu, czyli w Suwałkach, jak niektórzy mówią, na przesmyku suwalskim, i zainteresowanie ze strony pana ambasadora tymi tematami związanymi z bezpieczeństwem, z funkcjonowaniem tutaj gospodarczym naszego miasta i nie tylko, jest olbrzymie i to nam bardzo pomaga i taki głos wsparcia, który usłyszeliśmy w trakcie takiej bilateralnej rozmowy, no, daje nam pewność, że Stany Zjednoczone są z Polską, Stany Zjednoczone są tutaj z Suwalszczyzną i z tym miejscem, gdzie się dzisiaj znajdujemy. To jest dla mnie ogromny zaszczyt być w Suwałki w imię prezydent Joe Biden. Muszę powiedzieć do ludzi w Suwałki: dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy za gościnność dla żołnierzy amerykańskich, którzy są w rejonie teraz. Dziękuję ślicznie za poparcie i gościnność dla uchodźców ukraińskich, którzy są tu. 1000 w Suwałki, 300 dzieci. To jest tak imponujące. Po wizytacji oddziałów amerykańskich w jednej z pobliskich lokalizacji Mark Brzeziński jednoznacznie stwierdził: If there's one message that I try to convey to not only every single person in Poland, but to every single person in America, is that collective defense is absolutely working in Poland. To współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa w ocenie ambasadora Brzezińskiego działa znakomicie. Dyplomata powtórzył deklarację złożoną przez prezydenta Bidena, stwierdzając, że armia amerykańska i NATO są gotowe bić się o każdy cal kwadratowy naszej ziemi i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. When I say the words in Polish, Polska jest bezpieczna i Polska jest zabezpieczona, that is based on the fact that American soldiers, American commanders, Polish soldiers and commanders, NATO soldiers and commanders think through every possible contingency, every possible possibility in terms of a threat, and we are prepared for everything. Zapytany o argumenty przemawiające za przeświadczeniem o bezpieczeństwie, stwierdził: I would say first and foremost, you see the presence of NATO troops working here in a way that shows synchronicity, meaning they are aligned technically in terms of command and control, and they're thinking through and planning for every possibility. And we the information sharing between allies and NATO, Poland, America, other NATO countries, is fantastic. And the exercises that occur on the military bases. I was just on a military base close to here this morning, which is with Polish troops, American troops, troops from Romania, from Croatia, from the United Kingdom, all working together in synchronicity. Odpowiadając na nasze pytanie, Mark Brzeziński nawiązał również krótko do swego pochodzenia, przypominając sylwetkę dwóch osób: swego ojca Zbigniewa Brzezińskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. I come from a Polish father, a Polish-American family. My father was Zbigniew Brzeziński, and I think that Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak Jeziorański, would have been incredibly proud to see how safe and secure Poland is, based on what I witnessed today here in Suwałki. Dyplomata podzielił się również wysoką oceną polskich służb specjalnych, jakością pracy i działań resortu obrony narodowej w ramach przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z wojny hybrydowej. Jak podkreślił, zawsze zadawał sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć możliwe zagrożenia, a teraz jest przekonany, że Polacy radzą sobie z tym doskonale.